Sezon wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski w pełni. W czerwcowych rundach na torze Poznań na starcie stanęło ponad 120 samochodów. Bardzo się cieszymy, że od zawodników po kibiców i po pogodę nam wszystko dopisuje. Czyli tak jak na pierwszej rundzie trochę padało, wróciła znowu ta samochodowa pogoda, czyli piękne słoneczko. Cieszy nas to, że ta frekwencja jest z rundy na rundę taka sama, a nawet większa. Cieszy nas to też, że przyjeżdżają do nas goście z innych krajów. Podczas tego weekendu mamy rundę CZOS-ką, czyli mamy zawodników ze Słowacji, z Czech, ale także mamy zawodników z Łotwy ze swoim Baltic Cupem, czy formułą historyczną. Kierowców WSMP przyjechały podziwiać gwiazdy polskiego motosportu. Lider RSMP Mikołaj Marczyk oraz Kuba Przygoński, który startuje w rajdach cross country i drifcie. W czerwcu najwięcej emocji budziły starty mocarnych aut GT3. Marcin Jedliński w Audi R8 LMS GT3 w barwach Olymp Racing wywiózł z Poznania komplet zwycięstw. No potężna frajda, potężna, tak. To jest samochód klasy GT3 przystosowany do już typowo do wyścigów, zbudowany typowo pod wyścigi na monokoku. Więc jest frajda niesamowita. Na Poznaniu jest naprawdę bardzo szybko, tak? Ta sekwencja tam na dębach, można powiedzieć, w tym samochodzie bez hamowania się tam jedzie, naprawdę jest szybko. Jest tor wymagający, ale nitka jest przewspaniała. Jeżeli chodzi o Poznań, to jest jedna z lepszych, bardziej technicznych nitek w Europie. Jako załoga pierwsze miejsce w każdym wyścigu, więc jesteśmy zadowoleni. No i tutaj też na rodzimym podwórku widzimy, że jest progres, jeżeli chodzi o przygotowanie, o samą imprezę, o cały taki anturaż wokół. Super. Na krajowym podwórku wśród najmocniejszych aut bezkonkurencyjny był Mariusz Miękoś. Porsche 911 GT3 triumfował w obu wyścigach sprinterskich. W parze z Arturem Janoszem odnieśli też swoje pierwsze zwycięstwo w rywalizacji długodystansowej, pokonując kolejną załogę aż o 3 okrążenia. W końcu spełniło się nasze marzenie, bo mieliśmy coś sobie do udowodnienia po ostatnich wyścigach. I faktycznie duża mobilizacja i w zespole, wśród mechaników i wśród nas kierowców. I fajnie, bo przyniosło to nie tylko sukces i właśnie to wymarzone, wywalczone pierwsze miejsce, ale przede wszystkim dużo, dużo sportowej radości. W klasie auto pojemności do 2 litrów komplet zwycięstw zebrał Bartłomiej Madziara. Wygrał 2 razy rywalizację sprinterską, a także w duecie z Bartoszem Grzeleckim wyścig Endurance. W DN1 po 4 rundach komplet zwycięstw ma Jakub Szablewski. W DN2 liderem jest Maciej Drescher, choć w czerwcu nie wygrał ani jednego wyścigu. W DN3 2 zwycięstwa odniósł Łukasz Janiak, a w DN5 Bartłomiej Mirecki. Obaj prowadzą w swoich klasach. W Maluch Trophy przewodzą Jacek Chojnacki w DN7-0 oraz Maciej Wielgorz w DN7-1. Kia Platinum Cup gościła podczas czerwcowego ścigania na torze Poznań. Ten polski puchar, który gości na zagranicznych torach, jest taką wizytówką, gdzie przy okazji tego pucharu my też sprzedajemy tor Poznań i zapraszamy przy okazji inne serie. Seria zrobiła prawdziwe show, pełne zaciętej walki o pozycję od startu do mety. W pierwszym wyścigu zwyciężył Kamil Serafin, w drugim najlepszy był Jakub Szablewski. W klasyfikacji sezonu nowym liderem został Nikodem Wierzbicki. Podczas czerwcowego ścigania na torze Poznań fani motosportu mogli podziwiać rywalizację w aż 4 pucharach markowych. Ta forma ścigania zyskuje coraz większą popularność w WSMP. Mamy Toyotę, mamy Puchar Mini, mamy Puchar 318 i S-Cup, przy czym wiadomo, każdy puchar rządzi się jakimiś swoimi regułami. Jeżeli chodzi o 318 i S-Cup, organizują to zawodnicy dla zawodników. A jeżeli ktoś wyłoży w otwartych kategoriach dużo pieniędzy w samochód, wiadomo, że będzie miał maszynę bezkonkurencyjną i będzie wygrywał bez względu na umiejętności kierowcy. Jednak w pucharach markowych te umiejętności są bardzo ważne i to widać, że najlepsi kierowcy jednak uzyskują najlepsze rezultaty. Półmetek Toyota Racing Cup za nami, auta spisują się znakomicie, kierowcy się wjeżdżają i widać, że osiągają coraz lepsze czasy. Zaczyna się strategia, zaczyna się walka. Zaczyna się walka o każdą sekundę na każdym okrążeniu i nie odpuszczanie do końca wyścigu. O to chodzi w tych zawodach. Fastline Super S-Cup prowadzenie utrzymał Bartosz Alejski, choć nie wygrał żadnego z wyścigów. Zwycięstwami podzielili się Jacek Cichopek z Łukaszem Kaźmierczakiem. 318 ISCUP.pl 2 zwycięstwa odniósł Marcin Lempert i to on przewodzi klasyfikacji generalnej serii. Niezmiennie duże zainteresowanie budzą starty debiutującego w WSMP Toyota Racing Cup, a swoje 3. i 4. zwycięstwo w sezonie odniósł Mateusz Bartkowiak. Na podium w klasyfikacji generalnej są jeszcze Jacek Jurecki i Tomasz Tomczak, a tuż za nimi są Dawid Czarnik, Rafał Płóciennik i Aleksander Szandrowski. Wyścigi to nie tylko szybkie samochody, ale to też zabawa, to też spędzenie miło wolnego czasu
Więc serdecznie wszystkich zapraszamy na Tor Poznań. Przez cały weekend odwiedzający tor mogli zobaczyć autokar Lecha Poznań i przekonać się, w jakich warunkach podróżują piłkarze siedmiokrotnych mistrzów Polski. W piątek wieczorem gladiatorzy z RMF 4 Racing Team przeprowadzili wyjątkowy trening na nitce toru. W sobotę Kuba Przygoński swoją Toyotą GT86 kręcił bączki wokół trzech Picanto, wytwarzając kłęby dymu. W niedzielę zorganizowano efektowną paradę, w której wzięły udział wszystkie startujące auta i kierowcy. Kolejne wyścigi WSMP na torze Poznań w dniach 19-21 lipca.